Cześć, z tej strony Wixbase, oni Mixu i dzisiaj oglądamy piosenkę Paliona Czerwone. Dzisiaj wyszła nowa piosenka. Nie, dzisiaj. Dzisiaj na YouTubie jest trzecia na karcie, jak widzicie tutaj chyba, bo nie widzicie. Przeczytajmy opis. Aha, po prostu tyle. Historia jest taka piosenki, że Palion zapowiedział, że wyjdzie Zielone 2 i wyszło na Spotify. Właśnie dzisiaj, kiedy ja to nagrywam, a wczoraj wyszło Palion Czerwone i ja nawet nie wiedziałem, że taka piosenka powstanie, ale się dowiedziałem właśnie wczoraj i postanowiłem się nagrać, bo dzisiaj akurat przypadkowo patrzę, chciałem nagrać na Spotify i wyszło na YouTubie, także nie wiem, kiedy wyjdzie Zielone. Jeszcze nie słuchałem, coś tam chwilę refren tylko słyszałem z trailera, ale jeszcze nie słuchałem. Czerwone słuchałem, ale nie widziałem teledysku i nie widziałem jeszcze niczego za bardzo. Za bardzo też nie słuchałem, gdzieś tak do połowy coś tam. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że cokolwiek będziecie się słyszeć, bo jak nie, to trochę no straki. Red flag, jeśli ciebie nie znam, a rzucałeś noty, wtedy czuję niesmak. Red flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja, ja widzę od dziecka. Okej, okay. Już widzę jedną rzecz, mianowicie Palion tutaj postanowił, że użyje sobie takiego czegoś sobie użyje, jak różne takie efekty. Ostatnio Multi to zastosował w swojej piosence Poland, Polska. Coś tam słuchałem, ale też mi się właśnie podobało, że tam za bardzo tekstu nie pamiętam, ale pamiętam właśnie te takie różne, takie tam były takie czerwone, takie rozmazane i to fajnie wyglądało. I tutaj widzę, że Palion też to używa, bo jak widzicie tutaj różne jakieś ja lubię takie zabiegi, takie rozmazane, to jest też popularny teraz efekt. Podoba mi się to, bo to takie piosenki, które używają takich efektów, ładnie wyglądają. O, tutaj Red Flag, patrzcie na to, tutaj taki napisek, gdzie to było? Czekaj, tu, o, ładnie to wygląda. Dobra, oglądamy. Tak na razie mi się podoba, tekst też w miarę okej. To nie moja pierwsza taka sytuacja, ja widzę od dziecka. Red Flag, jeśli ciebie nie znam, a rzucałeś nocy, wtedy czuję niesmak. Red Flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja, ja widzę od dziecka. Ja widzę od dziecka te skwaszone miny, każdy chciał kiedyś mnie zrobić maliny. Wpadał na miny, omijam do... Wybuch był śmieszny. Co to jest? To wygląda jak z jakiejś gry, patrzcie na to. Czekaj. Ja nie mogę, jeszcze takie spikselowane. Ale to właśnie... Śmiesznie to wygląda. To jest pewnie z jakiegoś YouTube'a wzięte. Gimp. Oni by zabili mnie za to. Patrzą wyniki jak te stopnie w lato. Kiedy te typy wreszcie to załat... Nie wiem, z kim on to nagrywa. Ale... Chciałbym posłuchać, może coś tu będzie. Że nie warto, czy mnie kochają, czy zapią się, zgarnę na koniec i tak duże siano. Dobra. Nie no. Szczerze, ta piosenka jak na razie mi się podoba. W sensie ma fajne takie efekciki, takie widzicie, takie różne, jakieś dziwne, jakieś kurcze wybuchy z gimpa. Albo jakieś YouTube Fire. O nie, co ja wpisałem. YouTube Fire. Nie no, ale to specjalne takie zrobione. To jest specjalna taka piosenka, gdzie... Taki specjalny rodzaj piosenki, gdzie walasz wszystko na wszystkim i żeby to dobrze wyglądało. No jak na razie mi się podoba, jak na razie jest okej. W sensie za bardzo jakoś nie przypadam z piosenkami Paliona. Moje ulubione to jest Milion, było spoko. Zielone miało dobry miało wpadające w ucho, jak to się nazywało? Nie zwrotkę, tylko refren. Ale jakoś super nie było, no, to była piosenka dla Beki, no ciężko to nazwać dobrym piosenką, ale... W USA było za dużo rymów, w sensie za dużo refrenu znowu. Palion Zielone 2 na trailerze ma fajny refren, więc mi się podoba. A jak na razie to też wygląda git. Czekaj, gdzie ja skończyłem? Tu gdzieś. Jak zwykle śpiewa coś tam o hejterach, że go wyzywali, a teraz ma to gdzieś i że zarabia siano, coś takiego. No, taki typowy temat. YouTuberzy, którzy nagrywają mi pierwszą piosenkę, którą nagrają, to o hajsie. Albo dla Beki, raczej dla hajsie. Więc no, ale on, no nie jakoś super, ale fajne. Fajne efekciki. Na koniec i tak. Refren też fajny. Duże siano. Red
ciebie nie znam, a rzucałeś bloty, wtedy czuję niesmak. Przypomina mnie to strasznie, to Poland od Multiego, nie no. To nie moja pierwsza taka sytuacja, ja widzę od dziecka. Red flag, jeśli ciebie nie znam, a rzucałeś bloty, wtedy... No widzicie, jakieś kurcze efekty nawalone, wszystko naraz, jak pytacie, jak to zrobiłem, to oczywiście przecinkiem i kropką. Widzicie, no co tu się dzieje. Znam, rzucałeś bloty, wtedy czuję niesmak. Red flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja, ja widzę od dziecka. Się jakieś czerwone niebo, tutaj wycięte, widzicie. Co jest? Piesek. Palę ma psa? Czekajcie, ja chcę to zobaczyć. Piesek, okej? Okay? O nie, to była miniaturka. To była miniaturka, Jezu, czemu on dał taką miniaturkę? Od razu będzie śpiewał? Czerwona flaga, bo pali się na... Czemu on brzmi jak multi to jest? Nie jak multi, co ja gadam? Czemu on brzmi jak mata? Yo! Czekaj, czy to jest koder? To jest chyba koder. Czerwona flaga, bo pali się napis, uwaga, tu dajcie, nie pytaj ile zarabiam, bo zarabiam tyle, że... No bo widziałem taki film na Paliona głównym koncie, gdzie mówił, że nagrywa piosenkę z koderem i to chyba Palion Zielony 2, ale jednak chyba oszukał nas i dał to. Ciekawe, czy ta piosenka jest też podwalona od jakiegoś ruskiego twórcy albo innych, tak jak poprzednie niektóre, dobrze wiecie, które. KSI Don't Play Game, albo tego ruskiego, tego co tam nagrywał, wiecie, z Zielone, pierwszą, bo to była chyba jego trzecia piosenka na kanale. Czerwona flaga, bo pali się, napis, uwaga, to dajcie, nie pytaj ile zarabiam, bo zarabiam tyle, że nie wiem czy w ogóle ważne, to jest dla ciebie, to nie dla ciebie, to dla mojej mamy. Czekam na reakcję Multiego. Dla mojej dla mojej siostry, dla moich braci, chcę siada tyle ile kropek na niebie, tam gdzie ciągle ciemno. Nie chodzi mi o te ulice, gdzie gonią bankroll, albo przeciwko, albo ze mną. No chyba, że Multi uzna, że to ta piosenka też była skopiowana właśnie od Multiego. O kurde, była kolejna drama. Yo. No teraz będzie kontakt. Albo na niby, albo serio, albo masz siły, albo miękko. Jakieś trzy piosenki do nagrania, trzy odcinki do nagrania o Palionie, także niby, będzie gruba. Albo serio, albo masz siły, albo miękko. Życie dojedzie ciebie prędko, będzie wtedy cienko, yeah. Red flag, jeśli ciebie nie znam, a rzucałeś ploty, wtedy czuję niesmak. Ej, o, red flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja. Kurde, nie wiem jak ten refren leci. Jakoś wybiłem się z rytmu, odkąd on zaczął śpiewać, to chyba koder jest, nie wiem. Dobra. Widzę od dziecka, red flag, jeśli ciebie nie znam, a rzucałeś ploty, wtedy czuję niesmak. Dobra, coś, red flag, jeśli ciebie nie znam, jeśli rzucałeś ploty, to mam niesmak, co? Red flag, jeśli ciebie nie znam, rzucałeś ploty, wtedy czuję niesmak. Red flag, to nie moja pierwsza taka sytuacja, ja widzę od dziecka. Red flag. Ta końcówka. Red flag. Red flag. Omijam doliny, wychodzę na prostą, oni by za... Trochę jest różnica między tym ploty, wtedy czuję niesmak, ploty, wtedy a tym niesmak. Nie no, obydwa są fajne. Refrenu nie ma aż tak dużo jak poprzednich. Poprzedniej, przepraszam. Czyli USA. O Jezu, zła mina, czekaj. Mogę to jakoś poprawić? O Jezu. Nie no, piosenka jest śmieszna. W sensie no... Jak na razie moja ulubiona Paliona. Wcześniej było Milion, bo w Milion to czułeś taką radość i nie takie, że mam hajs, kurde, zarąbiście ten, tylko cieszę się, bo mam milion i spełniłem marzenie, nie? Takie fajne. Nie mogę z tego, Jezu, co to jest? Ta miniaturka jest po prostu... Nie wiem, czy był taka miniaturka. Mógł zrobić cokolwiek innego. Nie wiem. O. Idealna miniaturka. Czekaj. Aha, dobra. Już wiemy, czemu było zamazane. Bo nie mógł pokazać twarzy, nie chciał. Szanuję Paliona za to,
Nie, dobra. Szczerze, ta piosenka fajna. Może być. Jak na razie najlepsza z wszystkich, które zrobił. Czekam na Zielone 2. No, piosenka, no jak tak szczerze, no jest fajna. W sensie podoba mi się. Ja lubię takie piosenki, gdzie wszystko naraz nawalałam jakieś różne rzeczy, jakieś. Widzicie, tu się dzieje jakieś kurcze, jakieś wygibasy, jakieś czerwone tło i no to jest specjalnie tak zrobione, żeby wygląda trochę jak z Painta, ale no takie rozmazane, rozpikselowane, ale to jest tak specjalnie, więc ja lubię takie pioseneczki. Może być, podoba mi się. Też coś takiego kiedyś zrobił, ale raczej nie zrobię. Także mam nadzieję, że wam się spodobał. To była moja szczera opinia. Piosenki Palenia nie przypadają mi do gustu. Ale Milion i ta piosenka są fajne, tak szczerze, tak szczerze. Więc aha, góry, tego nie zauważyłem wcześniej. Albo już nie pamiętam tego. Nie wiem, fajna piosenka. W sensie nie jakaś super, ale takie 7,5, 8 na 10. Dobra, lecimy. Elu, to ci łapie super.